Agencja zatrudnienia Silverhand. Dbamy o Twój rozwój. Cześć. Zapraszam Was na drugi odcinek specjalny. Dziś poznacie pierwszą dziesiątkę najczęściej powtarzających się słów w języku niemieckim, a także zobaczymy, jak funkcjonują one w zdaniu. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi lekcjami, musicie zasubskrybować nasz kanał. Możecie to zrobić klikając na nasze logo. Pierwsza dziesiątka najważniejszych niemieckich słów. Zehn häufigsten deutschen Wörter. Der. Rodzajnik określony der. Der Film war total spannend. Film był bardzo ciekawy. Die. Rodzajnik określony die. Die Reise war sehr anstrengend. Podróż była wyczerpująca. Und. Spójnik i. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Mam córkę i syna. In. Przyimek, najczęściej tłumaczony jako w. Ich habe die Dokumente in der Tasche. Mam te dokumenty w torbie. Den. Rodzajnik określony der w bierniku lub rodzajnik liczby mnogiej w celowniku. Siehst du den Mann dort? Czy widzisz tamtego mężczyznę? Von. Przyimek najczęściej tłumaczony jako od, z. Von Zeit zu Zeit mag ich lange schlafen. Od czasu do czasu lubię długo pospać. Zu. Przyimek najczęściej tłumaczony jako do. Ich gehe zu meinem Chef. Idę do mojego szefa. Das. Rodzajnik określony das lub zaimek wskazujący. Was ist das? Co to jest? Mit. Przyimek najczęściej tłumaczony jako z. Ich komme mit ein paar Freunden heute Abend. Dziś wieczorem przyjdę z kilkoma przyjaciółmi. Sich. Zaimek zwrotny się. Sie interessiert sich leider nicht für Politik. Ona niestety nie interesuje się polityką. Czas na szybką powtórkę. Jetzt kommt die Zeit für eine schnelle Wiederholung. Der. Rodzajnik określony der. Der Film war total spannend. Film był bardzo ciekawy. Die. Rodzajnik określony die. Die Reise war sehr anstrengend. Podróż była wyczerpująca. Und. Spójnik i. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Mam córkę i syna. In. Przyimek najczęściej tłumaczony jako w. Ich habe die Dokumente in der Tasche. Mam te dokumenty w torbie. Den. Rodzajnik określony der w bierniku lub rodzajnik liczby mnogiej w celowniku. Siehst du den Mann dort? Czy widzisz tamtego mężczyznę? Von. Przyimek najczęściej tłumaczony jako od, z. Von Zeit zu Zeit mag ich lange schlafen. Od czasu do czasu lubię długo pospać. Zu. Przyimek najczęściej tłumaczony jako do. Ich gehe zu meinem Chef. Idę do mojego szefa. Das. Rodzajnik określony das
lub zaimek wskazujący. Was ist das? Co to jest? Mit. Przyimek najczęściej tłumaczony jako z. Ich komme mit ein paar Freunden heute Abend. Dziś wieczorem przyjdę z kilkoma przyjaciółmi. Sich. Zaimek zwrotny się. Sie interessiert sich leider nicht für Politik. Ona niestety nie interesuje się polityką. Na dziś to już wszystko. Możecie się spodziewać kolejnych specjalnych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Auf Wiedersehen im nächsten Abschnitt. Agencja Zatrudnienia Silverhand. Dbamy o Twój rozwój.